Cześć, tu Ernest! I słuchajcie, sezonu 11 nie będzie, ale spokojnie, Fortnite przygotowało coś nowego. Do gry nadchodzi rozdział drugi, czyli nowy początek Fortnite. Przez wpadkę Epic Games poznaliśmy wygląd nowej mapy, nowych skinów i nowych pojazdów. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeśli zostawicie łapkę w grę w ciągu 4 sekund, to będzie supi. A tak przy okazji to będę wam bardzo wdzięczny za pomoc na drodze do 300 tysięcy subów. A więc wiemy, że podczas eventu w którymś momencie wszyscy gracze i wiele elementów mapy zostaną dosłownie wessane przez punkt zerowy. Po krótkiej chwili w punkcie zerowym, w końcu po tych dwóch szalonych latach na tej samej wyspie, powinniśmy wylecieć na nową wyspę. Dokładnie tak samo jak to stało się z John Sim ze zwiastuna 10 sezonu. Nowa mapa jest pewna, a potwierdził to wyciek grafiki promocyjnej Fortnite. Na włoskiej wersji App Store'a, czyli aplikacji, gdzie pobiera się inne aplikacje na iPhone i tak dalej, Fortnite przez chwilę miało nową okładkę, która ujawniła nam to, o czym wam wspomniałem na początku. Oto i to zdjęcie. Jakość nie jest najlepsza, ale to lepsze niż nic. Zacznijmy od góry. Widnieje tutaj napis rozdział drugi, zamiast sezon 11, co oznacza, że nadchodzący nowy sezon to będzie początek czegoś kompletnie nowego w Fortnite. Spokojnie, nasze szafki nie zostaną oczywiście zresetowane czy coś. Tym się nie przejmujcie. Po prostu tym razem nowy sezon wprowadzi o wiele więcej zmian niż jak to było na start poprzednich sezonów. Nowe skiny, nowa mapa, nowe pojazdy i nowe sposoby na zabawę. Okej, jeśli zaczęlibyśmy od dołu, to na pierwszym planie prawdopodobnie mamy pokazany wygląd nowych bambików Fortnite. Od lewej mamy Ramirez, po środku jest oczywiście Jonesy, a po prawej, jeśli się nie mylę, kulomiot. Przyjęło się, że to będą nowe bambiki, ponieważ do karnetu bojowego raczej nie wejdą takie proste skiny, ale jako nowe bambiki to chyba pasują idealnie. Ciekawe, co się stanie ze starymi dobrymi bambikami. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że w plikach gry jest gotowa mechanika wyboru stylu bambika, więc może w nowym sezonie w końcu otrzymamy tę możliwość. Albo stare bambiki pojawią nam się w szafce jako oddzielne skiny. Zobaczymy. Poza nowymi bambikami mam jeszcze widok na nową mapę. Na początek chciałbym zauważyć, że rzeczywiście, ten fragment nowej mapy nieco przypomina obecną wyspę. Na przykład z tego miejsca na górce niedaleko wykrzywionych wież można doszukać się różnych podobieństw. W tym miejscu tak samo, ale pamiętajcie, że ta nowa wyspa będzie stworzona w stylu Fortnite, więc to oczywiste, że będzie nieco podobna. Co ciekawe, w tym miejscu na tym zdjęciu jest różowa farba, która jest także na obecnej wyspie wokół szkieletu potwora. To oto miejsce za to, to prawdopodobnie następca wykrzywionych wież. Widzimy tutaj jeden duży budynek i parę o kilka pięter niższych budynków. Dalej widać trochę pustego pola, rzekę, dużo drzew i chmury. Trudno jest coś tam wypatrzeć. No, może oprócz latarni morskiej, która jest o tutaj. W końcu nadeszła pora na temat nowego pojazdu. Z tego co widać, to rzeka na nowej mapie będzie o wiele bardziej skomplikowana i szersza. Możemy spodziewać się tego, że będzie ona obecna na całej mapie. Tak jak to było ze strumieniami powietrznymi w 9 sezonie, które były dostępne wokół całej mapy. Do szybkiego poruszania się wzdłuż nowej rzeki będą służyć nam prawdopodobnie łodzie. W tym miejscu widać, jak dwie takie łodzie płyną wzdłuż rzeki. I to prawdopodobnie będzie właśnie nowym pojazdem w nowym sezonie. No i to chyba wszystko, co nowego można zobaczyć na tym zdjęciu. Dajcie znać, jeśli coś przeoczyłem. Dalej w temacie nowości w rozdziale drugim Fortnite, to Ninja na swoim streamie dał znać, że w rozdziale drugim zajdą ogromne zmiany w interfejsie gry. Możemy spodziewać się tego, że całe menu i wygląd ekwipunków w grze zostanie zmieniony na nową, lepszą i schludniejszą wersję. Ninja niestety nie mógł pokazać żadnego zdjęcia. Poza tym, jeden ze starszych i bardzo dużych wycieków ujawnił nam listę nowych miejsc, które będą w drugim rozdziale Fortnite. Niektóre nazwy tych miejsc przypominają nazwy miejsc, które już były lub są na mapie, ale zdecydowanie większość z nich to kompletnie nowe miejsca, jak na przykład Sierbowe Bagno. Od dłuższego czasu znamy też nazwy kodowe skinów, które mogą pojawić się na Halloween. Halloween wypada prawdopodobnie w połowie pierwszego sezonu rozdziału drugiego. Dzięki wyciekłym nazwom kodowym wiemy, że do gry ma wyjść męska wersja Gultroopera, mroczna Pani Misia i kilka innych skinów, które nie wiem jak będą wyglądać na podstawie samych nazw kodowych. Z wyjątkiem sierbowego potwora i neonowego Gultroopera. Mogliście już zauważyć, że w Gotham w jednym z budynków są tajemnicze plakaty. Moim zdaniem to jest taka mini zapowiedź tego, co nadejdzie na Halloween w tym roku. To może być na przykład sierbowy potwór, a to nowy Skulltrooper. I to tyle. Koniec jest bliski, pamiętajcie, że event będzie w niedzielę o 20:00, a tuż po nim rozdział drugi Fortnite. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.